Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, tym razem z pozycji siedzącej będę z Państwem rozmawiał, bo chciałem skorzystać z notatek. Temat II wojny, w który zostaliśmy wprowadzeni już słowami księdza proboszcza, jest tematem szczególnie ważnym w naszej pamięci, w naszej historii, dlatego że jest tematem, który ogarnia jeszcze nasza pamięć żywa. Pamięć tych, którzy żyją, którzy przeżyli wojnę i tych, którzy opowiadają, przekazują tę pamięć swoim bezpośrednim słuchaczom. Pierwsza wojna światowa wypadła już z tego kręgu. Praktycznie rzecz biorąc wypada już w tej chwili także okres II Rzeczpospolitej. Tylko wspomnienia już bardzo nielicznych sięgają wczesnych lat dziecinnych, gdy idzie o II Rzeczpospolitą. Druga wojna światowa jest wciąż wspomnieniem żywym i szczególnie dramatycznym w dodatku dla tysięcy, milionów, nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Europy. I nawiązując do słów księdza proboszcza, a jednocześnie do tematu całego cyklu, w którym pojawia się zagadnienie pamięci i zderzając kwestię pamięci z kwestią wojny, wracamy do pytania, do sporu właśnie o to, czy możemy mówić o wojnie sprawiedliwej. To jest istota sporu o II wojnę światową w naszej polskiej pamięci. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z pamięcią, której uznajemy za oczywiste, że polski udział w tej wojnie był wyrazem spełniającym wszystkie warunki tego, co święty Tomasz z Akwinu najpierw w sumie teologicznej, a potem rozwijając to i pogłębiając, można chyba nawet tak powiedzieć, uczynił Stanisław ze Skarbimierza i jego uczeń Paweł Włodkowicz na soborze w Konstancji w 1417 roku, kiedy rozważał warunki wojny sprawiedliwej. To właśnie stawienie czoła dwóm totalitarnym systemom, które zaatakowały Polskę we wrześniu 1939 roku, w oczywisty sposób spełniało z polskiej strony warunki wojny sprawiedliwej. Użyłem słowa oczywiste, bo rzeczywiście przez lata, przez dziesięciolecia, nawet w okresie PRL-u nie kwestionowano tej fundamentalnej intuicji, tej oczywistości. Zrzucano odpowiedzialność polityczną za klęskę w kampanii wrześniowej na władzę przedwrześniowej Polski, II Rzeczpospolitej, na całą II Rzeczpospolitą. Zrzucano odpowiedzialność na generałów, na dowódców polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Zrzucano oczywiście często odpowiedzialność za dowódców Armii Podziemnej, Armii Krajowej, w szczególności za Powstanie Warszawskie i jego krwawy przebieg. Ale powiadam, nawet w okresie PRL-u nie kwestionowano samego faktu, że ten wysiłek walki przeciwko okupantowi hitlerowskiemu, niemieckiemu, przynajmniej w tej części, w głównej części niewątpliwie tragicznego doświadczenia II wojną światową, które spotkało polskie społeczeństwo w latach 39-45, to bohaterstwo i ta ofiara są bezdyskusyjne. Bohaterstwo i ofiara setek tysięcy Polaków. W ostatnich 22 latach obserwujemy zupełnie nowy etap sporu o II wojnę światową, sporu o tę pamięć, w której właśnie kwestia sprawiedliwości polskiego oporu zaczyna być kwestionowana. A może to było niepotrzebne? A może to było głupie? A może wcale polski opór nie był sprawiedliwy? Te pytania, które jeszcze nie tylko 20 parę lat temu, ale myślę może nawet jeszcze kilkanaście lat temu brzmiałyby w oczywisty sposób bluźnierczo. Nie byłyby możliwe do wydrukowania w wielkonakładowych gazetach polskich jako główne przesłanie rocznic wojny. Stają się w ostatnich latach coraz głośniej, coraz częściej powtarzanymi pytaniami w odniesieniu do sensu polskiego udziału
udziału Polaków w II wojnie światowej. Oczywiście można szukać antecedencji, takich zapowiedzi, można powiedzieć, we wcześniejszych kilkudziesięciu latach, w okresie PRL-u, takiego właśnie nihilistycznego stanowiska w odniesieniu do tego szczególnie ważnego, szczególnie bolesnego, tragicznego doświadczenia milionów Polaków. I mogę tutaj króciutko spróbować Państwu przypomnieć najważniejsze etapy tego szybko budowanego frontu walki o pamięć o II wojnie światowej. Przypomnę więc najpierw, że zaraz po wojnie, kiedy pojawiły się plakaty obrazujące zaplutego Karła reakcji, czyli żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, Armii Krajowej, rozpoczęła się bezpardonowa walka z etosem Armii Krajowej, z etosem, który na płaszczyźnie literackiej nazwano etosem konradowskim, etosem wierności i honoru. Wyszydzano zatem nie tylko samą działalność kilkuset tysięcy ludzi zaangażowanych w partyzantce niepodległościowej, w Armii Krajowej, w formacjach niepodległościowych, ale wyszydzano samą postawę honoru i wierności imponderabilią. Po jednej stronie w tym sporze stała, przypomnę, m.in. Maria Dąbrowska, która choć służyła na dworze Bolesława Bieruta, to w tej sprawie broniła honoru, broniła dziedzictwa żołnierzy Armii Krajowej, broniła dziedzictwa Konradowskiego, jej bliskiego. Po drugiej stronie stał profesor Kot, stał także, o czym czasem zapominamy, Czesław Miłosz, który wtedy w swoich artykułach publikowanych na łamach Dziennika Polskiego ukazującego się od lutego 1945 roku w Krakowie wyszydzał właśnie tych siedzących już po więzieniach żołnierzy Armii Krajowej, że okazali się głupcami po prostu, z tego szydził, że są głupi, bo nie zrozumieli wyroków historii. Wyroków historii, które przybrały postać czołgów z czerwoną gwiazdą wymalowaną na ich pancerzach. Nie wchodzę tu absolutnie w spór o wartość spuścizny Czesława Miłosza, która jest złożona, arcybogata i wnosi bardzo wiele wspaniałych elementów do kultury polskiej. Ale w tej kwestii Czesław Miłosz stał na pewno po złej, bardzo złej stronie. Przypominam te początki już z 1945 roku, by ukazać ciągłość pewnych wątków, które odrodziły się z taką siłą w ostatnich 20 paru, w ostatnich kilkunastu, w ostatnich kilku latach. Inny z tych wątków ukazuje publikacja także z lat 40. Aleksandra Boheńskiego, zatytułowana Z dziejów głupoty w Polsce. Ważny pamflet na całą historię, czy dużą część historii politycznej Polski, której głównym układem odniesienia była jednak II wojna światowa. Głupota, która dała znać o sobie, zdaniem Boheńskiego, w samym fakcie zaangażowania się w tę wojnę u boku tak marnych sojuszników jak zachodnia Europa. Nie dopowiadał tego wprost Boheński, ale lekcja była w oczywisty sposób dopowiadająca się. Trzeba było oprzeć się na Związku Sowieckim, bo to jedyna realna siła w naszym sąsiedztwie. Ten argument był ważnym argumentem. Znów przytaczam te wszystkie kolejne argumenty nie po to, żeby je z kolei wyszydzić, ale żeby wskazać ich niemałą siłę perswazyjną. Ile setek tysięcy Polaków czuło się oszukanych we wrześniu 1939 roku, potem w czasie oczekiwań na to wiosną 1940 roku, że im słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej, oczywiście Sikorski z armią francuską na czele. Potem oczywiście czuliśmy się, a raczej nasi przodkowie, żołnierze, którzy wtedy walczyli na froncie podziemnym tutaj, oszukani brakiem wsparcia dla powstania warszawskiego.
No i przede wszystkim decyzjami politycznymi podjętymi. Najpierw na konferencji w Quebecu, konferencji wojskowej w sierpniu 1943 roku, kiedy praktycznie rzecz biorąc sztabowcy amerykańscy i brytyjscy podjęli tę decyzję, potem przypieczętowaną politycznie o tym, że Europa Wschodnia zostanie oddana Armii Czerwonej, a w ślad za tym oczywiście kraje wszystkie na tym obszarze leżące znajdą się pod wpływem sowieckiego systemu politycznego. To potem oczywiście potwierdziła już kilka miesięcy potem Jałta i ponad rok później, na początku 45 roku, przepraszam, Teheran, a potem na początku 45 roku Jałta. A więc powodów do rozczarowania tej, można powiedzieć, żyznej gleby, na której mogło rozkwitnąć to właśnie poczucie frustracji i w związku z tym zwątpienia w sens polskiej niepodległości, w sens polskiej obecności w Europie. Skoro Zachód nas zdradza, no to może oddajmy się silniejszym, którzy są koło nas, Rosji. To był rzeczywiście trudny moment. Na tej propagandzie, na tym elemencie propagandowym Polska nigdy nie uzyska pomocy z Zachodu, a zatem powinna pogodzić się z tą potężną, dającą gwarancję jej istnienia sąsiadką ze Wschodu, z Moskwą. Choć ta zabiera jej przy okazji niepodległość. Ta lekcja mądrości politycznej, jakiej udzielał Aleksander Bocheński, w oczywisty sposób dotyczyła całej II wojny światowej, więc to wszystko było bez sensu. Te miliony ofiar. Wkrótce przyszły kolejne wątki, kolejne motywy, można tak powiedzieć, wplatające się w tę wielobarwną tkaninę plakatu propagandowego, szydzącego z polskiego wysiłku, polskiego bohaterstwa i polskiej ofiary w II wojnie światowej. Już po okresie stalinowskim, w 1956-1957 roku, to jest przecież początek polskiej szkoły filmowej. To jest film Kanał, który pokazuje bezsens powstania warszawskiego. Choć bardzo piękny w sensie czysto filmowym. Przekaz tego obrazu jest jednoznaczny. Powstanie, opór, honor jest bez sensu. Na końcu jest ta krata. To jest także seria szydzących znów z doświadczenia II wojny światowej i filmów, i widowisk, już otwarcie szydercza wobec całej kampanii wrześniowej Lotna Andrzeja Wajdy, gdzie jest utrwalony ten fałszywy mit polskiej szarży z lancami na czołgi, jako wyrazu tej właśnie polskiej głupoty, głupoty polskiego udziału w II wojnie światowej. Seria sztuk jednoaktówek Sławomira Mrożka, które choć nie mówią bezpośrednio o II wojnie światowej, szydzą z tego, co nazywa się bohaterszczyzną i martyrologią. Indyk, śmierć porucznika. To jest cała fala końca lat 50., początku lat 60. Po prostu głupi był ten udział w wojnie. Ale oczywiście obok tego idzie cały potężny nurt reinterpretacji pozytywnej, choć fałszywej, II wojny światowej. Bohaterstwo tak, ale bohaterstwo oczywiście u boku jeszcze bardziej bohaterskiej i torującej nam drogę w przyszłość Armii Czerwonej. Powstały wtedy także dzieła kultury masowej, których próżno by szukać z takim wydźwiękiem współcześnie. Próżno by niestety ich szukać nawet na tym rynku, na którym zdaje się, moglibyśmy szukać dziś niemal wszystkiego. Gdzie znajdziemy, szukam od lat dla swoich dzieci. Film Westerplatte Stanisława Różewicza, jeden z najpiękniejszych filmów polskich o wojnie, pokazujący bohaterstwo żołnierzy, bohaterstwo tej placówki, symbolizujące bohaterstwo polskie w II wojnie światowej w ogóle. Nie ma, nigdzie Państwo tego nie znajdziecie. Ja w każdym razie od lat nie mogę tego filmu znaleźć.
Natomiast wiemy, że nie zostały jednak porzucone prace nad alternatywną wizją Westerplatte, tą, w której się bezcześci wysiłek tych żołnierzy. Notabene, jak Państwo może niedawno czytaliście, ostatni żyjący obrońca Westerplatte, sierżant Skowron, nie może doczekać się na zgodę władz miasta Gdańska na otwarcie muzeum poświęconego tej obronie. Pan Paweł Adamowicz ma inne zadanie. Mówię o prezydencie Gdańska. Ma za zadanie wspierać Muzeum II Wojny Światowej, którego otwarcie odwleka się nieco. Przypomnę sztandarowy projekt polityki historycznej Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który ma przedstawić II Wojnę Światową według scenariusza tej wystawy, według kolejnych publikacji już przygotowanych przez zespół muzeum na czele z profesorem Machcewiczem, ma przedstawić polski wysiłek w II wojnie światowej w taki sposób, by rozpuścić, zrelatywizować go w historii II wojny światowej, ukazać w gruncie rzeczy jego małość w ogromie tego wydarzenia. Są dziesiątki sposobów na usprawiedliwianie tego rodzaju perspektywy, że tylko tak zainteresujemy obcych, innych, tych, którzy odwiedzą Gdańsk, zobaczyć, gdzie się zaczęła wojna. I na dziesiątki sposobów był ten sposób, ta perspektywa była podważana. Ja pozwolę sobie przytoczyć najprostszy argument. Ci, którzy chcą zobaczyć z takiej ogólnej perspektywy początek wojny, mogą to zobaczyć w Imperial War Museum na południu Londynu, czy w Muzeum Wojennym we Francji, czy w jakimkolwiek innym muzeum. Tam wszędzie jest z innej perspektywy pokazany początek II wojny światowej. Dlaczego w Polsce nie może być pokazany z polskiej perspektywy? Oczywiście to ma być odpowiedź na Muzeum Powstania Warszawskiego, zbyt właśnie polskocentrycznego zdaniem tej właśnie wersji polityki historycznej. I tak możemy dojść aż właśnie do czasów współczesnych, by nie rozwodzić się już nad kolejnymi wcieleniami tej edukacji historycznej. Podam Państwu dwa przykłady świeże, aktualne skuteczności tej polityki historycznej, relatywizującej i odmawiającej sensu w istocie polskiemu wysiłkowi, polskiej ofierze i polskiemu bohaterstwu w czasie II wojny światowej. Niedawno recenzowałem krótko cztery z większej próby podręczników, które wchodzą do pierwszej klasy liceum po reformie, pani minister Hall, czyli do tej ostatniej klasy, w której naucza się historii polskich uczniów. Klasy, której najdojrzalej miano uczyć właśnie historii najnowszej. Obraz II wojny światowej w większości tych podręczników, w szczególności w podręczniku firmy Operon. Nie miałem w rękach tego podobno najgorszego podręcznika firmy Stentor, opisywanego przez innych autorów, więc na ten temat się nie wypowiem. Ale obraz, który wyłania się zwłaszcza z tego jednego podręcznika firmy Operon, firmy bardzo wpływowej, bardzo głęboko obecnej, jeśli można tak powiedzieć, na rynku książki szkolnej, dominującej w wielu polskich szkołach, sprowadza się właśnie do tej perspektywy zupełnego bezsensu polskiego udziału w II wojnie światowej. Mogę dać dwa przykłady. Jeden to odnośniki mające poszerzyć wiedzę o powstaniu warszawskim, gdzie przytoczone są wyłącznie argumenty przeciwko powstaniu, że powstanie było oczywiście bezsensowne, złe, krwawe i nie miało żadnych pozytywnych racji za sobą. Ale ciekawszy jest ten zestaw odnośników kulturowo-literackich, do którego odsyłają autorzy podręcznika. To jest film Kanał, Kolumbowie Bratnego i film Zakazane Piosenki. Wszystkie trzy utwory, niezależnie od tego, jak ocenimy ich wartość artystyczną, są wytworami PRL-owskiej propagandy.
najmniejszym stopniu nie oddające sprawiedliwości, nie mogące, nie aspirujące chyba nawet do tego, by oddać sprawiedliwość temu, co działo się przez 63 dni walczącej Warszawy. W szczególności wyjątkowo brutalną, prymitywną wersję propagandy reprezentuje tutaj powieść Romana Bratnego. Ale to tylko jeden przykład. Drugi przykład, jeszcze bardziej uderzający, zwłaszcza, że tutaj na wstępie naszego wykładu otrzymałem pani dr Zielińskiej bardzo ciekawy materiał, który potwierdza jakby tę samą orientację naszego podręcznika i wydawnictwa Znak. Otóż w podręczniku szkolnym wydawnictwa Operon działania polskich sił zbrojnych na Zachodzie symbolizuje krótka wzmianka o Monte Cassino. Jednozdaniowa, dwa zdania są rozwinięte w podpisie przy zdjęciu ruin Monte Cassino. Z tego podpisu wynika tylko tyle, że klasztor atakowano bez sensu, niepotrzebnie, bo Niemcy się już stamtąd wycofali, a po drugie jedynym skutkiem zdobycia klasztoru było zniszczenie tego zabytku, tej perły architektury i kultury europejskiej. Tak jest napisane. To, co otrzymałem przed naszym spotkaniem, to fragment wspomnień Georga Ratzingera, brata naszego papieża, który walczył w kampanii włoskiej oczywiście, jako niemiecki żołnierz. I fragment, który opisuje bitwę o Monte Cassino, brzmi tak jak w polskim podręczniku. Choć trochę lepiej, powiedziałbym, mimo wszystko uczciwiej, ponieważ zniszczenie klasztoru przypisuje, i słusznie, lotnictwu alianckiemu. No to lotnictwo alianckie zrównało rzeczywiście klasztor z ziemią. Natomiast to, w czym zgadza się ten fragment, przepuszczony bez żadnego komentarza przez polskich wydawców, przez wydawnictwo Znak z podręcznikiem, który wspomniałem, to stwierdzenie, że alianci fałszywie przypuszczali, że w murach klasztoru wojska niemieckie urządziły stanowiska obronne. Była to, jak się później okazało, tragiczna w skutkach pomyłka, więc nie było żadnych Niemców w klasztorze. Przypomina mi to właśnie ze wspomnień Karpatczyków walczących pod Monte Cassino te nawoływania, które dochodziły ich z szeregów niemieckich, które jednak tam były. To było radio propagandowe, radio niemieckie, nadające w języku polskim, znaczy przez megafon, tak żeby odbierali polscy żołnierze. Głównym hasłem, które nadawały te propagandowe szczekaczki niemieckie do polskich żołnierzy, było takie, jak trafia najlepiej w mentalność uformowaną przez tę propagandę, o której mówię dzisiaj. Nie bądź głupi, nie daj się zabić. To jest najważniejszy przekaz, który trafia do milionów dzisiejszych dzieci, młodzieży, ludzi w średnim wieku. Najważniejsze jest nie być głupim, nie dać się zabić. Jeśli przyjąć ten punkt widzenia, to oczywiście 1 września sama decyzja wystawić opór Hitlerowi była największą głupotą. No bo stąd wyniknęły wszystkie następne nieszczęścia, tyle śmierci. Otóż całe to wskazane w kilku przykładach rozumowanie zyskuje jeszcze jeden ważny wymiar, kiedy połączymy to zjawisko z przywracaniem pamięci, a później swego rodzaju inflacją pamięci o Holokauście, o zbrodni na narodzie żydowskim. Symbolem, w którym pamięć ta zaczęła w otwarty sposób niszczyć polską pamięć, symbolem najbardziej wymownym, stało się wypromowanie Jedwabnego jako najważniejszego wydarzenia, miejsca pamięci dla całej polskiej historii w okresie II wojny światowej. Te ponad 2000 artykułów, które ukazały się w ciągu 2 lat na łamach Gazety Wyborczej,
co oznacza przeciętnie artykułów i notek, prawda, że w przeciętnym numerze Gazety Wyborczej w ciągu 2 lat tej kampanii na progu minionej dekady ukazywało się 5 do 6 wzmianek na temat Jedwabnego, żeby wbić to do głowy, że to jest najważniejsze. Jedwabne, nie Westerplatte. Wtedy akurat tak się złożyło, że odpowiadając na tę kampanię na Rzeczpospolitej napisałem taki tekst pod tytułem Westerplatte, nie Jedwabne. I w tym tekście, przepraszam, że o nim mówię, ale wykłada on w istocie sedno mojego poglądu na pamięć polskiej historii, historii II wojny w szczególności. Otóż nie da się budować wspólnoty, trwania tej wspólnoty, wspierać, jeśli opieramy pedagogikę tej wspólnoty wyłącznie na wstydzie. A bilans II wojny światowej nie może być zgodnie z sumieniem historyka uznany za zawstydzający dla Polaków. Jest inaczej. Ten bilans jest wyjątkowo, powiedziałbym, silnie wzmagający poczucie dumy narodowej. I nie da się tego zmienić inaczej, jak fałszując historię. To nie znaczy absolutnie, że nie było Jedwabnego, że nie było rozlicznych indywidualnych powodów do wstydu w ciągu tego czasu drugiej apokalipsy, kiedy ludzie w nieludzkich warunkach postępowali nieludzko. Polacy, Niemcy, Żydzi. Ale pedagogika, którą otwarcie z taką siłą zaczęto nam wtłaczać do głowy w ostatnich kilkunastu latach, sprowadzała się do podziału narodowościowego, a nawet rasowego. Polska historia zasługuje na krytykę. Polacy na zawstydzenie. Historia Żydów w II wojnie światowej zasługuje tylko na monument, na pomnik. Używam tutaj sformułowań, które pochodzą z rozróżnienia trzech typów historii, czy uprawiania historii. Rozróżnienia, jakiego dokonał Fryderyk Nietzsche w latach 70. XIX wieku, mówiąc, że historię uprawia się na sposób monumentalny, krytyczny albo antykwaryczny. Tu mamy do czynienia właśnie z takim antagonizmem, przeciwstawieniem historii krytycznej i monumentalnej. Monumentalna to ta, w której stawiamy pomniki bohaterom, w której uznajemy wielkość tych, którzy przed nami byli i są dla nas przykładem czegoś wzniosłego, wspaniałego. Historia krytyczna to jest ta, w której odsłaniamy kolejne warstwy kłamstwa i odsłaniamy powody do zawstydzenia przeszłością. Postępujemy jak oficer śledczy, który stopniowo dociera do sedna zbrodni. To nas interesuje. Historia antykwaryczna to oczywiście ta wersja, w której interesujemy się przeszłością dla niej samej, po prostu dlatego, że jest ciekawa. Ani jej nie stawiamy na pomniku, ani też nie zajmujemy się demaskowaniem jej kłamstw. Otóż w tym, co obserwujemy w ostatnich latach, mamy bardzo wyraźną tendencję do przypisania polskiej historii w II wojnie światowej wyłącznie prawa do historii krytycznej, to znaczy takiej, w której odsłaniane są nasze kolejne kłamstwa dotyczące bohaterstwa polskiego, dotyczące polskich ofiar, ich ilości. To są tylko kolejne kłamstwa do wykrycia. Historia Żydów natomiast, bezdyskusyjnie największej ofiary w II wojnie światowej, zasługującej na największe współczucie i szacunek, jest przedstawiona wyłącznie jako historia monumentalna. A to z kolei także jednak nie jest prawda, bo i historia Polski i Polaków zasługuje i na pomnik, i na krytykę w II wojnie światowej. Tak samo historia Żydów, także polskich Żydów w tym okresie zasługuje i na pomnik dla milionów ofiar, i na krytykę dla tych, którzy byli oprawcami. W gettach policja żydowska, współpracownicy sowieckiej policji politycznej,
na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej. Historia jest skomplikowana, ale jeśli sporządzamy próbę jej bilansu, porównując postawę poszczególnych społeczeństw i narodów w okresie II wojny światowej, w okresie tak dramatycznej i tragicznej próby, z jakim nic, co wydarzyło się później, nie da się porównać. Stąd znaczenie II wojny światowej. To właśnie z takiego bilansu wyrasta poczucie dumy polskiej wspólnoty narodowej. I walka z tym poczuciem dumy jest zjawiskiem budzącym refleksję, budzącym zastanowienie o jej przyczyny, o jej powody i budzącym opór. Przykład ostatni, jakiego chciałem użyć, to przykład mojego doświadczenia z otwartego niedawno, półtora roku temu, bardzo nowoczesnego muzeum, Kraków też chce być nowoczesny, zazdrości Warszawie, muzeum Oskara Schindlera na krakowskim Zabłociu, tam gdzie mieściła się fabryka emali Oskara Schindlera. Formalnie jest to oddział krakowskiego Muzeum Historycznego poświęcony historii Krakowa pod okupacją. Tak się nazywa ten oddział. Kraków pod okupacją hitlerowską. I to rzeczywiście niezwykle nowoczesne muzeum, pod względem swojej nowoczesności, podobne właśnie do Muzeum Powstania Warszawskiego, stało się ogromnym sukcesem, nie wśród polskich zwiedzających, ale praktycznie rzecz biorąc każda z tych wycieczek, która odwiedza w okolicy Auschwitz, odwiedza także Muzeum Schindlera. Nie odwiedza Wawelu, nie odwiedza rynku, ale odwiedza właśnie obowiązkowo Muzeum Schindlera i Auschwitz. To wiem ze statystyk, bo miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami muzeum, że ponad 80% zwiedzających stanowią cudzoziemcy. Jaki w takim razie wniosek można wysnuć dla, zakładając, że tak będzie i tak się rzeczywiście stało, dla scenarzystów takiej wystawy? Mnie wydawało się, że to doskonała okazja, żeby pokazać Kraków pod okupacją i w związku z tym szczególnym miejscem los Żydów pod okupacją. I zastanowić się nad pewnymi stereotypami, na które wystawieni są w większości w krajach, z których przybywają zwiedzający. Przykładem najbardziej nośnego stereotypu pod tym względem jest najbardziej znany komiks na świecie, Maus Arta Spiegelmana. Komiks poświęcony II wojnie światowej, w którym głównie zbrodni na Żydach, w którym Niemcy występują pod postacią kotów, Żydzi występują, nie kotów, Żydzi występują pod postacią myszy, a Polacy pod postacią świn. I to jest najpopularniejsze źródło wiedzy o Holokauście dla milionów dzieci amerykańskich. No bo nawet filmów nie oglądają, ale komiks zobaczą. Więc skoro jest taki fakt, do którego dołączyć można setki filmów powielających tego rodzaju stereotyp, prawda? W którym tą jeszcze bardziej obrzydliwą od Niemców, bo taką mniej godną rolę jakichś takich podłych pomocników, tych przynajmniej eleganckich Niemców w wysokich butach z cholewami, ładnych mundurach, te brudne polskie świnie odgrywają. Otóż można próbować nawiązać do tego stereotypu. Nie poświęcać wyłącznie polemice z takimi stereotypami całej wystawy, ale mieć tego rodzaju stereotyp potencjalnych odwiedzających w głowie, kiedy chce się im przekazać prawdę. Jakiś element doświadczenia okupacji II wojny światowej na polskich ziemiach. I rzeczywiście pierwsza część wystawy pokazuje bardzo interesujące życie Żydów i Polaków w przedwojennym Krakowie. Życie nie wolne od napięć oczywiście, ale życie, w którym przemoc i agresja wzajemna na pewno nie dominowały. Problem zaczyna się potem z proporcjami. Potem, czyli od września 1939, właśnie w okresie II wojny światowej, ta wystawa ma już charakter radykalnie dwoisty, przeciwstawny.
Wobec Polaków historia krytyczna, wobec Żydów historia monumentalna. Oczywiście los społeczności żydowskiej Krakowa był inny niż los społeczności polskiej Krakowa. Żydzi praktycznie wszyscy zostali zamordowani. A zatem zróżnicowanie tego losu w obrazie wystawy jest jak najbardziej usprawiedliwione. Ale nie do takiego stopnia, kiedy główny, powiedziałbym, najważniejszy fragment tej wystawy przedstawia doświadczenie polskie w okresie okupacji jako doświadczenie wyzwolenia społecznego kobiet. Eleganckie panie przechadzają się po rynku krakowskim, Polki, korzystając z tego, że mężowie są zajęci jakimiś innymi sprawami, może siedzą gdzieś w więzieniu, może niemieckim. Nie ma ich, więc emancypacja kobiet nastąpiła w czasie II wojny światowej. Bardzo pozytywne zjawisko. Polskich kobiet oczywiście, ale to są właśnie te eleganckie panie przechadzające się po rynku. To jest największy obiekt, największy fizycznie po prostu obiekt, taka makieta przeźroczysta zajmująca środek centralnej sali. Gdzieś tam w tle zawodzenie, jakaś pieśń religijna, maleńki kącik, w którym wspomniane jest istnienie kościoła w czasie II wojny światowej i jego rola. A koniec wystawy, znaczy oczywiście przede wszystkim martyrologia Żydów, słusznie. I życie codzienne Polaków. Kąpiele, sport, handel, fryzjer, kino. Jak najbardziej. I na końcu ostatnie dwa egzemplarze przedstawiane na tej wystawie. Można powiedzieć księga zła i dobra. Jest księga, w której wspomniani są sprawiedliwi wśród narodów. To jest przedostatni obiekt. Ostatnim obiektem, który zwiedza się, po którym wychodzi się z muzeum, jest księga szmalcowników. To jest ostatni obraz, z którym wychodzi zwiedzający. Powody, dla których Polacy byli świniami, po prostu, bo to do tego się sprowadza, do potwierdzenia tego stereotypu wymienionego. Efekt tego doświadczenia, tego muzeum bardzo ciekawego, bardzo nowocześnie zrobionego, jeszcze raz to podkreślę, dla mnie subiektywnie był jednoznaczny, utwierdzający ten stereotyp. Tu myszy prześladowane, ścigane na każdym kroku, a tu świnie korzystające z uroków swojego koryta, może trochę brudniejszego niż to niemieckie, czyste życie, które obok się toczyło i także jest pokazane życie niemieckie w Krakowie okupowanym. Świnie, które zachowują się także jak świnie. Te stereotypowe oczywiście. Podle. Ten obraz być może nie narzuciłby mi się z taką siłą, gdyby nie otaczająca rzeczywistość, gdyby właśnie nie te podręczniki, gdyby nie kampania w sprawie Jedwabnego, gdyby nie potrzeba tłumaczenia się za każdym razem, kiedy przypominamy polskie ofiary, polskie bohaterstwo w czasie II wojny światowej, że jest jakieś miejsce na to, co szyderczo nazywa się polską martyrologią. To słowo stało się słowem tabu. No, jeśli ktoś spróbuje opowiedzieć o polskiej martyrologii, no to jest wyszydzany już na wstępie. Jak to? Znowu martyrologia? No przecież to jest coś najbardziej kompromitującego. No ale jak mówić o II wojnie światowej bez martyrologii polskiej? Analizuje on pod koniec omawiania II wojny światowej liczbę daje. Przykład daje. Szacuje, że w II wojnie zginęło 1,5 do 2 milionów Polaków. Jest to oczywiście zupełnie nowe odkrycie, ale pokazujące pewnego rodzaju tendencje. Wiadomo, że dla celów propagandowych w sposób niezweryfikowany, trudny zresztą do zweryfikowania, ustalono po II wojnie światowej liczbę ofiar obywateli polskich na 6 milionów 28 tysięcy. Ustalono.
Szacunkowo potem przyjęto, że około połowa z tych byli to obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. A zatem zostawało mniej więcej 3 miliony na obywateli Polski pochodzenia polskiego. Ta liczba jest teraz w żmudny sposób weryfikowana przez zespół historyków pod przewodnictwem profesora Tomasza Szaroty. Bardzo daleko jeszcze do ustalenia ostatecznych liczb. Jeśli w ogóle kiedykolwiek do takich liczb dotrzemy. Ale bardzo wyraźna jest już ta tendencja, gotowość wpojenia uczniom, że już wiemy, że tych ofiar było 2 razy mniej, albo 4 razy mniej, zależy jak liczyć, niż podawano dotąd, prawda? Czyli przesadzaliśmy z tą martyrologią. Skoro mówiliśmy 6 milionów, a teraz 1,5 miliona, no to znaczy doszliśmy do jeszcze jednego ważnego etapu historii krytycznej. Nie tak dużo. Bo obok padają informacje o niezweryfikowanych liczbach, na przykład 27 milionach ofiar ze Związku Sowieckiego. To jest oczywiście tak samo propagandowa, wyssana z palca liczba, jak te 6 milionów 28 tysięcy. Znaczy, może ona się zgadza, ale nie da się jej jeszcze zweryfikować. Trzeba będzie długo nad tym pracować. Otóż w tego rodzaju właśnie wychyleniu w kierunku konsekwentnej postawy krytycznej wobec polskiej historii w okresie II wojny światowej, przy jednocześnie postawie monumentalnej w odniesieniu do historii żydowskiej, widać pewnego rodzaju ważny problem sporu o tę wojnę. Nie chodzi o to, by kwestionować monumentalny charakter pamięci żydowskiej o II wojnie światowej, bo taki powinien przede wszystkim być. Ale chodzi o to, by nie odmawiać Polsce, Polakom, polskiej wspólnocie prawa do uczczenia swoich zmarłych, prawa do uszanowania swojego bohaterstwa, swojego wysiłku. Najkrócej spróbuję go Państwu przypomnieć w fragmencie tekstu przygotowanego. Obalić polskie krzyże, zmusić je do milczenia, do wstydu. To jakby dodać do wszystkich rzeczywistych polskich krzyżów, polskich ofiar II wojny światowej jeszcze jeden, najcięższy może, hańby. Z największym szacunkiem odnosząc się do wielkiej zbrodni na narodzie żydowskim, dokonanej przez niemieckich okupantów Polski, a także uznając każdy przypadek udowodnionego współudziału złych ludzi, złych Polaków, w pojedynczych przypadkach zbrodni, nie możemy w żadnym wypadku pozwolić zachwiać realnej proporcji narodowej ofiary i winy, dumy i wstydu. Zacznijmy od decyzji, by stawić czynny opór hitlerowskiej agresji, a nie wybierać propozycji kapitulacji i pełnego politycznego współudziału w zbrodniczej polityce Hitlera. To była suwerenna polska decyzja, heroiczna. I kiedy zaczęła się bodajże na poprzednim naszym spotkaniu dyskusja o tym, że może warto było podjąć inną decyzję, nie stawiać oporu Hitlerowi, ale pójść z nim. Myślę, że jesteśmy blisko istoty tego sporu, o którym dzisiaj mówię. Istoty sporu, który nie jest łatwo rozstrzygnąć, ale który ja sam dla siebie rozstrzygam jednoznacznie, że nie jest najważniejsze to hasło Radia Wanda, nie bądź głupi, nie daj się zabić. W pewnym momencie człowiek, wspólnota polityczna staje przed wyborem między dobrem a złem, które nie da się zmierzyć tylko w kategoriach indywidualnego przetrwania. Pójście z Hitlerem oznaczało wybór zła. Dla mnie nie ma pod tym względem żadnej wątpliwości. Tak jak pójście z Józefem Stalinem oznaczałoby wybór zła. Jedynym tragicznym wyborem, jakiego Polska mogła dokonać bez wstydu, był ten wybór, który został dokonany w 1939 roku. I za to Polska zapłaciła, rzeczywiście. Ale to jest powód do dumy, a nie do wstydu, nie do hańby. Bohaterstwo żołnierzy września, przytłoczonych niemiecką przewagą, uderzonych w plecy przez Armię Czerwoną, zdradzonych przez zachodnich aliantów, przypieczętowane zostało tragicznym bilansem. 70 tysięcy poległych, 130 tysięcy rannych. Westerplatte, bój Wołyńskiej Brygady Kawalerii z niemiecką 4. Dywizją Pancerną pod Mokrą.
bitwa pancerniaków pułkownika Maczka z niemiecką drugą dywizją pancerną pod Jordanowem. Bohaterska dowodzona przez kapitana Władysława Raginisa obrona nad Wizną dwóch polskich kompanii przeciwko siłom 19 Korpusu Pancernego generała Heinza Guderiana. Tu wtrącę, niedawno w Gazecie Wyborczej Lokalnej, tutaj na Mazowszu, pojawiła się seria artykułów, które starały się pokazać kapitana Raginisa jako nieodpowiedzialnego pijaka, który tylko z powodu swojego alkoholizmu przedłużył swój opór w sposób nieodpowiedzialny. I tak jest na każdym kroku. Tak jak z Westerplatte, tak samo z Raginisem, tak samo niedawno słyszeliśmy wypowiedź dyrektora Teatru Polskiego w Olsztynie, który ubolewał nad tym, że polscy barbarzyńcy stanęli na drodze postępowi niesionemu przez zakon krzyżacki pod Grunwaldem. A Gazeta Wyborcza znalazła nowe jedwabne z 1410 roku. Nie wiem, czy Państwo czytaliście o tym. To świeże odkrycie. My nie czytamy tej podłej gazety. Ja czytam, bo uważam, że trzeba. Ale oczywiście, broń Boże, nie polecam, tylko sądzę, że trzeba wiedzieć o tej tendencji, która ogarnia setki tysięcy umysłów polskich. To jest ważny skutek. Odkrycie archeologiczne, o którym mówię, polega na znalezieniu stosu kości ludności cywilnej, która zdaniem interpretatorów z Gazety Wyborczej oznacza masakrę ludności cywilnej przez rycerstwo polskie idące pod Grunwald. Można się zdumieć. Prawdopodobnie. Nie zostało to jeszcze udowodnione. Ale... Nie, to oczywiście no, nie jest powód do... Znaczy, to byłoby śmieszne, gdyby nie to, że składa się to na pewien swoisty obraz. Obraz szyderstwa z polskiej historii. Nie, no my się zbrojniśmy. Tak, tak, nie, no oczywiście, ja to rozumiem. Trzytygodniowa obrona Warszawy, heroicznie wspierana przez ludność cywilną pod przewodem prezydenta Starzyńskiego, obrona twierdzy Modlin, obrona Helu, a po 17 września, po uderzeniu Związku Sowieckiego od wschodu, obrona Grodna. Ileż w tej kampanii było sytuacji powtarzających sytuację z Termopil? Iluż kandydatów do postawy 300 Sparta? Każdy z nich zasługuje przecież na swój pomnik. Ileż bestialstwa ze strony napastników? Dajmy choćby tylko kilka przykładów z nieskończonej listy. Przeprowadzone przez Niemców egzekucje ludności cywilnej rozpoczęły się jeszcze w czasie trwania działań wojennych. 5 października na Gdańskiej Zaspie rozstrzelano 28 bohaterskich obrońców Polskiej Poczty w Wolnym Mieście Gdańsku. Od 10 października rozpoczęły się masowe egzekucje ludności Bydgoszczy, przeprowadzone w Fordońskiej Dolinie Śmierci. Do 26 listopada 1939 roku zamordowano tam nie mniej niż 1200 polskich mieszkańców Bydgoszczy. Święto Niepodległości 11 listopada. Niemcy przeprowadzili pierwszą wielką egzekucję mieszkańców Gdyni. Masowe aresztowania 20 tysięcy osób już do końca września wyłowiły przedstawicieli polskich elit miasta, księży, nauczycieli, sędziów, prokuratorów. Mordowano ich pod Piaśnicą koło Wejherowa. Do wiosny 1940 roku rozstrzelano tam 12 do 14 tysięcy Polaków. Mężczyzn, kobiet, dzieci. Inna grupa Polaków z Pomorza została skierowana do obozu koncentracyjnego Stutthof. Jak ustaliła Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, w samym tylko pierwszym okresie okupacji, do końca października 1939 roku, zginęło 16 376 osób w wyniku 714 publicznych egzekucji. Do największych doszło w Katowicach, pod Serockiem, w Śladowie, w Zambrowie, w Zakroczymiu. To był dopiero początek niemieckich zbrodni na Polakach w tej wojnie. I podkreślam z całą mocą te dane, te cyfry i słowo niemieckie, bo przecież zmiany pamięci dotyczą nie tylko relacji polsko-żydowskich, ale dotyczą może z coraz większą siłą także relacji polsko-niemieckich. Relacji pamięci, gdzie Niemcy występują w roli ofiary, Polacy w roli oprawcy. Ostatecznie mam wrażenie, że niedługo z II wojny światowej zostanie tylko obóz w Łambinowicach jako miejsce kaźni Niemców po II wojnie światowej, bo o tym się tylko mówi. Zarówno na ziemiach wcielonych do Rzeszy, skąd natychmiast rozpoczęły się wysiedlenia Polaków,
jak i w utworzonym 26 października Generalnym Gubernatorstwie terror na niespotykaną skalę miał przemienić Polaków w bierną masę niewolników. Narodowi trzeba było odciąć głowę. Temu służyła zaprojektowana na zlecenie Hitlera przez szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha Intelligenzaktion. Wytyczne zostały przekazane dowódcom specjalnych grup Einsatzgruppe już 7 września. Cel był jasny – wyłapać przedstawicieli polskich elit społecznych i zlikwidować. Tak jak to robiono w Bydgoszczy, Piaśnicy, tak w skali ogólnopolskiej symbolem tej zbrodniczej akcji na wiosnę 40 roku kontynuowano ją pod nazwą AB – Außerordentliche Befriedungsaktion. Nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna, stał się lasek pod warszawskich Palmirach. W serii 21 egzekucji rozstrzelano tam ponad 1700 osób. Po opanowaniu Lwowa w lipcu 1941 Niemcy przeprowadzili egzekucję profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza. W katowniach gestapo, takich jak więzienie Montelupi w Krakowie, Zamek Lubelski, Zamek w Rzeszowie czy warszawski Pawiat, przetrzymywano, torturowano i zabijano dziesiątki tysięcy polskich patriotów. W jednym tylko Pawiaku szacuje się, że na około 100 tysięcy więźniów, którzy przeszli przez to więzienie w latach 39-44, zostało zamordowanych w czasie przesłuchań lub skierowanych na egzekucję 37 tysięcy osób. Dlaczego o tym nie ma informacji we wszystkich polskich muzeach, które zajmują się II wojną światową? Ze szczególną zaciekłością Niemcy zwrócili się przeciwko księżom, zakonnikom i zakonnicom jako duchowemu oparciu Polski. Podczas II wojny aż 6367 osób duchownych zostało poddanych brutalnym represjom, z czego zginęło 1932 księży i kleryków, 580 zakonników i 289 zakonnic. Symbolami tego męczeństwa stały się postaci 11 błogosławionych sióstr nazaretanych z Nowogródka, rozstrzelany przez gestapowców 1 sierpnia 1943 roku. Także błogosławiony biskup diecezji włocławskiej Michał Kozar, zabity zastrzykiem fenolu w Dachau. Nade wszystko jednak święty franciszkanin, ojciec Maksymilian Kolbe, który jak dziesiątki innych księży wywieziony do obozu w Auschwitz zdecydował się na czyn największego heroizmu, oddał swoje życie za współwięźnia. Czy jest miejsce na krzyż w zespole obozów Auschwitz-Birkenau, Oświęcim-Brzezinka, zorganizowanym przez Niemców w systemie zagłady, który stał się największym symbolem ich zbrodni w II wojnie światowej? To pytanie wydaje się absurdalne. W tym miejscu Niemcy przeprowadzili na największą skalę zbrodnie na narodzie żydowskim. W Auschwitz, a przede wszystkim w Birkenau-Brzezince, zamordowanych zostało co najmniej 960 tysięcy Żydów z całej Europy. Ale przecież zamordowanych zostało w tym samym miejscu przez tych samych oprawców nie mniej niż 80 tysięcy Polaków chrześcijan. Czy to nie wystarczy, by krzyżem upamiętnić ich śmierć i śmierć innych chrześcijan w tym samym miejscu, choćby 20 tysięcy Cyganów? To pytanie powstało niestety, kiedy część środowisk żydowskich, niewrażliwych na krzywdy, na ból innych narodów, innych ludzi, zdecydowała się zażądać usunięcia krzyża z Oświęcimia. Został on ustawiony w 1988 roku na terenie należącym do klasztoru karmelitanek, na przylegającym do obozu w Oświęcimiu, tej jego części, w której zabijani byli głównie, niemal wyłącznie Polacy, czyli na żwirowisku. Krzyż z ołtarza, przy którym modlił się Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Oświęcimia w 1979 roku, stał się przedmiotem gorszącego sporu. Krzyż jednak pozostał. Od 1985 roku część środowisk żydowskich zaczęła się domagać wyrzucenia samego klasztoru karmelitanek spod obozu. Siostry musiały w 1993 roku opuścić klasztor. Krzyż pozostał, w 1998 wznowiony został nacisk, by go usunąć. Jak napisał wtedy w Gazecie Wyborczej Dawid Warszawski, cytuję, krzyż w Auschwitz to w naszych oczach znak prześladowców, nie ofiar. Koniec cytatu. Prymas Glemp odpowiadał na tego rodzaju naciski w specjalnym oświadczeniu z 6 sierpnia 1998 roku. Krzyż nie jest własnością Kościoła katolickiego, ale jest związany z chrześcijaństwem, a jako symbol jest czytelny i uznany w cywilizacji zachodniej jako znak ofiary miłości i cierpienia. Do tak pojętego znaku i jego obrony ma prawo nie tylko episkopat, ale wszyscy, którzy z wiarą ten krzyż przyjmują.
Krzyż powinien stać, bo tu ginęły tysiące chrześcijan, w tym także Żydów chrześcijan. Ziemia ta jest Polska, a wszelkie nakładanie innej woli jest odbierane jako ingerencja w naszą suwerenność. Koniec cytatu. Niestety bolesne próby ingerencji nie tylko w polską suwerenność, ale także w polską historyczną pamięć nie ustały. Nie było krzyża nad dymiącymi kominami Auschwitz-Birkenau, ale był krzyż złamany, Hakenkreuz, swastyka. Okrutnym dalszym ciągiem polskiej martyrologii jest próba rozciągnięcia odpowiedzialności za zbrodnie swastyki na krzyż, a także uogólnienia haniebnych przypadków kolaboracji z Niemcami i współudziału w zezwierzęceniu, które przyniosła ta wojna na postawę większości Polaków w czasie drugiej apokalipsy. Na bilans, jeśli można tak powiedzieć, tej postawy. Byli polscy współpracownicy oprawców, ale bez porównania więcej było tych, którzy z oprawcami hitlerowskimi i sowieckimi bohatersko walczyli od pierwszego dnia wojny. Kto rzuca oskarżenie na Polskę w tej wojnie, musi spojrzeć w twarz już ponad 6200 Polakom sprawiedliwym wśród narodów, odznaczonym przez Instytut Yad Vashem w Izraelu za ratowanie Żydów w czasie Holokaustu. To 1/3 wszystkich uhonorowanych w ten sposób mieszkańców Europy. Dla porównania warto przytoczyć. Niemców sprawiedliwych jest 476, Rosjan 164, Czechów 108. Trzeba by spojrzeć w twarz rodzinom takim jak Ulmowie z Markowej, rodzice i 7 dzieci spaleni przez Niemców za przechowywanie Żydów, Baranków z Siedliska, rodzice i ich 2 synków rozstrzelani za ukrywanie 4 Żydów, Kowalskich z Siepielowa i setkom tysięcy innych anonimowych, którzy nieśli pomoc bliźnim w czasie tamtej wojny z narażeniem własnego życia. Ten musi spojrzeć w twarz także choćby na przykład kilkunastu tysiącom dzieci polskich wywiezionych przez Niemców z 300 wsi na Zamojszczyźnie między listopadem 1942 i marcem 1943 do obozów selekcyjnych, gdzie podzielono je na przeznaczone na zagładę w Majdanku i w Auschwitz i te, które zostały oddane na germanizację nowym niemieckim ofiarom. Trzeba by spojrzeć w twarz około 3 milionom ofiar śmiertelnych tej wojny Polaków chrześcijan. Gdyby nawet ktoś zmniejszył ich liczbę do 2 milionów, czy to za mało by mieli prawo do krzyża na ziemi, z którą ten krzyż zrósł się od 1000 lat? Ten krzyż stoi jak znak sprzeciwu, ale nigdy przeciw ofierze. Jest znakiem sprzeciwu wobec kłamstwa i zapomnienia. Pamięć polskiej martyrologii czasu II wojny to nie tylko pamięć zbrodni popełnionych przez niemieckiego najeźdźcę od 17 września, a w istocie od przygotowującego tę napaść paktu Ribbentrop-Mołotow, Hitler miał w Związku Sowieckim doświadczonego partnera w prześladowaniu polskości. Na konferencjach specjalistów z Gestapo i NKWD w Brześciu nad Bugiem, Zakopanem i Krakowie między listopadem 1939 i marcem 1940 roku częściej to Niemcy występowali w roli uczniów swoich kolegów z ZSRR na tych lekcjach likwidacji polskich warstw przywódczych. NKWD-ści mieli już za sobą nie tylko doświadczenie gigantycznej operacji polskiej z lat 37-38, przeprowadzonej na 150 tysiącach zamordowanych Polaków ZSRR. Uderzająca 17 września 1939 roku na ziemię wschodnie II Rzeczpospolitej Armia Czerwona i idące za nią formacje NKWD dokonywały od pierwszych dni tej agresji masowych morderstw na jeńcach, zwłaszcza oficerach i na cywilnych obrońcach polskości, np. grobów. NKWD po bezprawnym wcieleniu zajętych ziem do ZSRR szybko zaczęło przygotowania do nowych wielkich operacji oczyszczania zdobytego terenu z polskości. Temu przede wszystkim służyły 4 wielkie deportacje 10 lutego, 13 kwietnia, 20 do 30 czerwca 1940 roku oraz w czerwcu 1941. Według najniższych szacunków NKWD zagarnęły one nie mniej niż 340 tysięcy osób. I tu znów przypomina mi się podręcznik o peronu, który podaje cyfrę 240 tysięcy. A najniższe dane NKWD mówią o 340 tysiącach. Polskie szacunki mówią o 1 do 1,5 miliona. Dlaczego zawsze zmniejsza się tę liczbę ofiar Polski? Absurdalnie, niezgodnie ze źródłami nawet przeciwników polskości.
wywożeni na Syberię, w stepy północnego Kazachstanu, do kopalni w Orkucie czy na Kołymie. Deportowani nie dożywali często celu, umierając po drodze w bydlęcych, przegrzanych latem lub wymrożonych zimą wagonach. Spośród deportowanych zmarło w ten sposób nie mniej niż 90 do 100 tysięcy ludzi. Decyzja o likwidacji polskiej elity ma także drugi symbol poza akcją AB, to oczywiście karty. Kolejne zbrodnie sowieckie we Lwowie, w Brygitkach i na Zamarstynowie zabito w czerwcu 1941 roku nie mniej niż 4 tysiące ludzi. NKWD przeprowadziła także w ostatnich dniach czerwca 1941 masowe rozstrzeliwania więźniów na Litwie, w Oszmianie, Mińsku, Smoleńsku, Charkowie, Borysławiu, Stryju, Łucku, Równem, Berdyczowie, Kijowie. Ile zabito wtedy osób? 30, może 50 tysięcy. Nie dowiemy się tego pewnie nigdy, ale powinniśmy dociekać tej prawdy. Martyrologia Polaków na wschodzie nie łączyła się tylko z planowanymi działaniami władzy sowieckiej. Dołączyła się do niej zarówno planowa, jak i żywiołowa akcja ukraińskich nacjonalistów, którzy chcieli także oczyścić z polskości dawne kresy Rzeczpospolitej. Rozkaz przeprowadzenia wielkiej operacji zamordowania wszystkich Polaków, mężczyzn od 16 do 60 roku życia, wydał w czerwcu 1943 roku Dmytro Kleczkiwski, pseudonim Kłym Sabur, dowódca UPA na Wołyniu i Polesiu. Jego koncepcję ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej zaakceptował i rozszerzył także na Galicję, odbywający się w sierpniu 1943 trzeci zjazd organizacji ukraińskich nacjonalistów z Romanem Szuchewiczem, dowódcą UPA na czele. Ukraińskie mordy na polskiej ludności Wołynia miały miejsce już wcześniej, od masakry przeprowadzonej 9 lutego 1943 na polskiej kolonii w Parośli koło Sarn po Janową Dolinę. Największe nasilenie nastąpiło w lipcu. Zabito wtedy mieszkańców 530 polskich wsi i osad, jak się szacuje 17 tysięcy Polaków. Makabryczna, dokonywana także siekierami i kosami czystka trwała w kolejnych miesiącach. Według najpoważniejszych szacunków historycznych ogółem w tej próbie ludobójstwa na Polakach, jaką podjęli ukraińscy nacjonaliści, zginęło około 100 tysięcy osób narodowości polskiej. Mają dziś swoje krzyże pomniki w Legnicy, Wrocławiu, Gdańsku, Przemyślu. Ich mordercy także mają pomniki, znacznie bardziej wystawne. Główny inicjator masowego mordu, Dmytro Kleczkiwski, ma pomnik w Zbarażu. Zatwierdzający jego zbrodnicze plany Roman Szuchewicz, jako oficjalny bohater Ukrainy od 2007 roku ma kilka pomników, m.in. we Lwowie. Pamiętajmy oczywiście o tym, że Polacy nie byli tylko biernymi ofiarami w II wojny. To bardzo ważne, by pamiętać o tym, bo czasem trudno do młodzieży dzisiaj współczesnej przemówić z pamięcią rzeczywiście martyrologiczną, pamięcią ofiar. Trzeba pokazywać im walkę, która prowadzi do zwycięstwa, która prowadzi do strat zadawanych wrogowi. Nie tylko do świadectwa własnej ofiary. Trzeba pamiętać, że Polacy walczyli przeciwko dwóm barbarzyńskim systemom od pierwszego dnia do ostatniego dnia wojny, jak żadne inne państwo w tej wojnie. I to jest najważniejsze. Opór nie zakończył się na kampanii wrześniowej. Trwał w kraju, w konspiracji. Świadectwo 200-osobowego oddziału Kubala majora Henryka Dobrzańskiego może otworzyć te listy. Do wiosny 40 toczył w rejonie Gór Świętokrzyskich otwartą walkę z niemieckim okupantem, aż do śmierci w bitwie pod Anielinem. Powstanie polskiej młodzieży w Czortkowie 21 stycznia 40 roku, podjęte z myślą o odbiciu więźniów z katowni NKWD i przebiciu do Rumunii. W zorganizowany sposób prowadziła konspiracyjną walkę z obydwoma okupantami Służba Zwycięstwu Polsce. Potem Związek Walki Zbrojnej, w końcu Armia Krajowa, która wiosną 1944 roku osiągnęła stan 380 tysięcy żołnierzy. Do końca 1944 roku oddziały AK wykonały 230 tysięcy akcji sabotażu i dywersji, wysadzając 38 mostów, uszkadzając, zwłaszcza w ramach Wielkiej Akcji Wieniec, 19 tysięcy wagonów zaopatrujących armię Hitlera. Gdzie są setki filmów polskich o polskiej rezystancji? Mówię o tym dlatego, że tyle filmów weszło do świadomości powszechnej, pokazując bohaterstwo francuskiego ruchu oporu. Bohaterstwo, dla którego, pozostając całym szacunkiem, można powiedzieć, stanowi nikły ułamek tego, czego dokonywa,
czego dokonywali, czego dokonali bohaterowie polskiego podziemia. Ich świadomości powszechnej nie ma, po prostu nie istnieje. Istnieje francuska résistance, nadmuchana do niebywałych rozmiarów. Istnieje rzeczywiście bohaterska partyzantka Jugosławii, choć jednostronnie upamiętniona jako partyzantka litowska tylko. Istnieją partyzanci sowieccy na tylu filmach sowieckich upamiętnieni. I to wszystko. Istnieją oczywiście bohaterscy partyzanci czescy, ci, za których zapłaciły Lidice. Nie, mówię to bez żartów. Mówię dlatego, że rozmawiałem na ten temat z profesorem Uniwersytetu Opolskiego, który zajmuje się studiowaniem podręczników szkolnych do historii w skali całego świata. Otóż tym przykładem martyrologii związanej z okupacją niemiecką w II wojnie światowej, który przebił się do większości podręczników na całym świecie, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, nie jest żaden przykład z Polski. Są wyłącznie Lidice, czeskie Lidice, gdzie za akcję przeprowadzoną przez agentów brytyjskiego wywiadu, czeskich oczywiście, bohaterskich agentów, brytyjskich służb specjalnych na Heidrichu, spacyfikowano jedną wieś. Ile tysięcy polskich wsi zostało spacyfikowanych? No ale nie postarały się polskie ambasady, bo to tak Czesi zrobili, to nie samo z siebie zrodziło się to zainteresowanie. Po prostu bardzo skuteczny, efektywny wysiłek czeskiej polityki historycznej, by dawać tak zwane gotowce autorom podręczników w każdym kraju z fragmencikiem, jak to ująć, żeby włożyć to tylko, wkleić do swojej książki i już ma się odfajkowaną okupację hitlerowską. Czesi, to znów daje przykład jako wyłącznie pozytywny do naśladowania, potrafili wyprodukować wspaniały film o swoich bohaterskich lotnikach w bitwie o Anglię. Rzeczywiście bohaterskich, zasługujących na film i na pomniki, ale było ich 10 razy mniej niż polskich lotników w tej samej bitwie. Czesi wyprodukowali o swojej kompanii walczącej pod Tobrukiem także znakomity, świetny film. Czesi mieli tam jedną kompanię, Polacy mieli jedną brygadę. Nie ma żadnego filmu o Tobruku, nie ma żadnego filmu o Monte Cassino, o Narwiku, o Falaise, o tylu miejscach, w których bili się Polacy w czasie II wojny światowej. Bili i zwyciężali. Bili i byli skuteczni. Dlaczego nie ma uczciwego filmu o bitwie pod Leniną, w której tak wielką ofiarę złożyli polscy żołnierze w walce z Niemcami, ofiarę zwielokrotnioną przez głupotę, rzeczywiście głupotę, zbrodniczą głupotę dowództwa, to znaczy pułkownika Berlinga. Ale znów sytuacja warta pokazania i bohaterstwo, i głupota dowództwa w tym przypadku. Czy bitwa pod Budziszynem, w której polskie wojsko poniosło największe straty w całej II wojnie światowej, w żadnej innej operacji. Skutek straszliwych błędów dowódcy, który pogubił się zupełnie wtedy, był pijany cały czas wskutek tego szoku, jakim było dla niego zaskoczenie manewrem niemieckim generała Świerczewskiego. Ale znów, czy można negować bohaterstwo polskie i ten tragiczny i ważny w całej operacji berlińskiej epizod, jakim była bitwa pod Budziszynem. To wszystko są wątki, które powinny wrócić do naszej świadomości, do naszej pamięci, do naszej kultury masowej, jeśli chcemy wygrać spór o II wojnę światową. Spór, który jest sporem o polską tożsamość, o to, czy będzie tę tożsamość określał tylko wstyd zbudowany z historii krytycznej, czy będzie określało uczciwe zbilansowanie polskiego bohaterstwa, polskiej ofiary i polskich przypadków indywidualnej podłości i głupoty w II wojnie światowej. Bardzo Państwu dziękuję. Ja chciałem wspomnieć o sukcesach polskiego wywiadu. To nie była tylko... Do mikrofonu, bo Ciebie nie słyszę. To nie była tylko enigma, ale według źródeł brytyjskich, jak czytałem, to było 40% w Europie sukcesów właśnie Polaków.
jeśli chodzi o wywiad. A teraz, jeśli można, pytanie, które tylko pozornie nie wiąże się z dzisiejszym wykładem. Mianowicie, profesor Feliks Koneczny w swojej książce Rozwój moralności, wydanej w 1938 roku, w ostatnim rozdziale Kultura czynu, pisze, że niejednokrotnie całe pokolenia nie potrafiły działać celowo. I pisze tam w tym rozdziale, że bardzo chciałby napisać, czego już nie zdąży, filozofia życia celowego. I wspomina tam, że w edukacji dominuje pytanie dlaczego, a nie w jakim celu. I to jest według niego podstawowa sprawa. Ja chciałem pana profesora zapytać, czy w ogóle taki kierunek nauki jest przez kogoś przedsiębrany, bo rzeczywiście brakuje nam sposobu osiągania celów. Wszyscy tego nie potrafimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tą ważną kwestię. Odpowiem krótko, bo nie ma wiele czasu. Rzeczywiście myślę, że to jest bardzo ważne zagadnienie. Często ograniczamy się do stawiania diagnoz, prawda? No jest źle. Prawda? Wiem, że jest źle z naszą pamięcią, na przykład, jak dzisiaj to mówimy. Nie mówimy, nie mamy czasu już, tak jak i dzisiaj to się stało, żeby zastanowić się, co zrobić z tą sytuacją. Otóż w tej ograniczonej sytuacji czasowej, w której jesteśmy, pozwolę sobie odesłać do najbliższego numeru Arkanu, gdzie właśnie o tym mówi profesor Zybertowicz. Właśnie na to zwraca uwagę, jak powinniśmy przejść od diagnozy, na której nie możemy się zatrzymać, do programu programowego, celowego działania. To jest także wątek, który no, znajdzie się w mojej nieco dłuższej wypowiedzi, na którą tu nie mam niestety czasu, w sobotę, na konferencji Polska Wielki Projekt, która tu w Warszawie się będzie odbywała, więc dlatego pozwalam sobie o tym wspomnieć. Ja chciałam zapytać, czy to jest można? Proszę bardzo. Ja mam takie krótkie pytanie, bo po tym wszystkim, co pan profesor powiedział, ja odnoszę wrażenie, że pod tym naszym kotłem polskim ktoś bez przerwy podkłada ognia. Przykrywka jest przymknięta, ta para buzuje. Nie chcę mówić o... Ale te diagnozy się nasuwają. Ostatnio wypowiedź Grzegorza Brauna, Stanisława Michalkiewicza, oni to brutalnie nazwali, że przygotowany jest plan ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. Czyli te propagandowe przygotowania, to jest ten podkład, który się przygotowuje, żeby zrobić tutaj jakąś wielką antysemicką hecę, żeby tę Polskę do końca rozwalić. Ja przepraszam, że ja tak dbam, ale chcę, że tak powiem, przejść do celu. Bo to nie są rzeczy przypadkowe, to się po co się robi. To jest takie nagromadzenie głupoty i nikczemności, no nie chcę użyć mocniejszych słów, że to czemuś musi służyć, więc przypuszczam, że się szykuje jakiś wariant. Na szczęście przegrał Sarkozy. Bardzo się cieszę, może się ten sojusz niemiecko-francuski rozważy w kontekście z Putinem tego związku. Może jakaś iskierka nadziei jest. Na jesieni są wybory, wiadomo gdzie. W przyszłym roku w Niemczech. Może pan Bóg nad nami czuwa. Ale do tego zmierzam. To jest robione po coś. Takie mam wrażenie. W jakim celu? No, dziękuję bardzo. Oczywiście się nad tym zastanawiam, ale myślę, że niezależnie od rozstrzygania tej kwestii, w jakim celu i czy świadomie, to mamy do czynienia z takimi, a nie innymi symptomami tej polityki czy tego zachowania i one wymagają naszej odpowiedzi. Ta odpowiedź jest zawsze możliwa. Nad tym się może bardziej warto zastanawiać niż nad ukrytymi motywami i planami strony drugiej, bo my możemy nie przeniknąć. Poza tym jedna, druga, trzecia strona próbuje manipulować nie tylko nami, ale tymi uczestnikami wielkiej gry politycznej, tak bym powiedział.
tak jak Stalin manipulował Żydami dla swoich celów i bywało odwrotnie. Także to są skomplikowane gry potężnych sił politycznych, w których my musimy odnaleźć swoją własną inicjatywę, zdolność do kierowania swoim losem. A to jest wciąż w jakimś zakresie możliwe w Polsce, zależy od naszych wyborów politycznych. Przede wszystkim. Bardzo proszę. Myślę, panie profesorze, że to nie jest sprawa naszej nieudolności. Sądzę, że byłoby bardzo ważne zadać sobie pytanie, dlaczego spotykają nam takie zdrady i nieszczęścia wokoło. Ja na to widzę odpowiedź, którą wydaje mi się warto rozwinąć. Polski naród jest, jak się okazuje, najzdolniejszy na świecie. Nawet obserwujemy przecież, jak od dziesiątków lat wymordowali nam elity, a jeszcze mamy wiele bardzo wartościowych osobowości, ludzi utalentowanych. Mało, na całym świecie znajdziemy wśród ludzi twórców, wynalazców nazwiska polskie. Polacy po prostu są narodem najzdolniejszym i dlatego przeszkadzają wszystkim i dlatego trzeba ich zlikwidować. Ja bym proponowała panie profesorze, gdyby przy takim wprowadzeniu do małej broszurki zechcieli państwo opracować w skrócie to wszystko, co opowiedział pan nam dzisiaj, a byłoby to doskonałą ulotką do wychowywania młodzieży. I za to bardzo na to. Proszę bardzo, ja może już odpowiem zbiorczo. Jeszcze dwa pytania, bardzo proszę. Chciałem się zapytać tak, już a propos II wojny światowej, czy pan profesor wie, skąd się wzięła liczba 6 milionów Żydów, którzy zginęli w czasie tej wojny, bo wiem, że to tak samo liczba wystawa z palca, o których pan profesor mówił. Jeszcze druga rzecz, pan profesor mówił o tym, że było jedwabne, to jest problem, czym to jedwabne było, czy było to tak jak mówią Żydzi, że polscy sąsiedzi zabili żydowskich sąsiadów, czy też było to na przykład tak, że Niemcy zmusili Polaków, żeby wyciągnęli Żydów, potem ich zagnali, a potem już sami Niemcy ich zabili. Więc myślę, że w takich sprawach potrzebna jest po prostu precyzja, żeby tak niechcący nie dawać argumentów wrogom. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to nawiążę do tych dwóch wypowiedzi. Może najpierw do tej drugiej. Myślę, że dochodzenie w sprawie jedwabnego zatrzymało się na pewnym etapie. A to znaczy nie doszło do ekshumacji, która mogłaby wykazać przede wszystkim nie rozstrzygającą moralnie, ale rozstrzygającą historycznie skalę tej zbrodni, bo doszło tam do zbrodni bezdyskusyjnie. Tylko czy zginęło, jak twierdzono, 3000 osób, czy 300, jak bardziej prawdopodobne szacunki potencjalnie tam pochowanych wskazują, to jest jakaś różnica, prawda? Co do przebiegu także, trwają, powiedziałbym, spory i dyskusje. Niewątpliwy jest współudział części polskich mieszkańców Jedwabnego, ludzi, którzy przybyli tam spoza Jedwabnego, w tej zbrodni, która nie odbyłaby się, nie ma żadnej wątpliwości, gdyby nie obecność niemiecka. No to był warunek sine qua non tej zbrodni. Gdyby było inaczej, to doszłoby do takich pogromów II Rzeczpospolitej. No dlaczego nie doszło na taką skalę do pogromów II Rzeczpospolitej? Oczywiście usłyszycie wtedy państwo taki potencjalny dialog, jaki tu mógłby się toczyć, gdyby to był na przykład profesor Śpiewak, że przecież były takie pogromy. Świeżo wydał taką książkę Żydokomuna w II Rzeczpospolitej i wymieniłby pogrom lwowski, gdzie zginęło około 50 do 60 osób. Mylnie przypisał go żołnierzom armii Haldera, której we Lwowie w listopadzie 18 roku rzecz jasna nie było. No niemniej, nie wchodząc w tego rodzaju, już powiedziałbym, pseudonaukowe polemiki, chcę stwierdzić tyle, że na pewno Jedwabny jest momentem, w którym możemy doszukać się elementów współodpowiedzialności
niektórych obywateli polskich za zbrodnie na niektórych obywatelach żydowskich. I od tego trudno się osłonić, powiedzieć, że tego w ogóle nie było. Była zbrodnia w Jedwabnem i byli tam Polacy. Czy odgrywali główną rolę? Na pewno nie, bo bez Niemców do tej zbrodni by nie doszło. Ale odegrali tam rolę właśnie z owej, ci, którzy wzięli udział w tej zbrodni. Właśnie z owej karykatury Arta Schutemann. Tak też bywało. Ale skala tego, i tego nie ma co zamazywać, bo powiedzenie, że nie było żadnych Polaków zbrodniarzy II wojny światowej, byłoby absurdem, bo byli. Bo to był okres zwierzęcenia. Potrzebna jest proporcja, potrzebna jest skala. Potrzebne jest zmierzenie odpowiedzialności. Czy funkcjonowało państwo polskie na tym terenie? Gdyby państwo polskie podjęło decyzję o eksterminacji ludności żydowskiej, wtedy odpowiedzialność za te decyzje spadałaby na nas wszystkich jako obywateli państwa polskiego. Tam nie było państwa polskiego. Tam były indywidualne postaci, powiedziałbym, zachęcane przez tych, którzy rządzili, ponosili odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa ludzi na tym terenie, czyli przez Niemców. Natomiast co do liczby 6 milionów, została ona wytworzona na bardzo podobnej zasadzie, jak pan słusznie powiedział, zaraz po II wojnie światowej. Na zlecenie instytucji żydowskich w Ameryce i we Francji taką szacunkową liczbę w 1945 roku, no powiedziałbym, wyprodukowano. I znów, tak jak w przypadku tej liczby 6 milionów 28 tysięcy obywateli polskich, czy 27 milionów obywateli sowieckich, są to dane, no powiedziałbym, wzięte z sufitu, mówiąc krótko. To nie znaczy, że one muszą radykalnie odbiegać od rzeczywistości, ale po prostu nie są to dane historycznie sprawdzone. I ten proces weryfikacji trwa. Ale sugestia, że na przykład zginęło mało Żydów lub że ta zbrodnia jest wyolbrzymiona, moim zdaniem są nieuprawnione. Holokaust był faktem. Zamordowano ogromną część ludności żydowskiej zamieszkującej Europę. I czy to będzie 3 miliony, 4 miliony czy 5 milionów, to istoty tej zbrodni nie zmieni. Natomiast trzeba oczywiście ustalić, jaka to była liczba, na tyle, na ile to możliwe. Co do sugestii wyjątkowych zdolności Polaków, to powiedziałbym, że nam się to spojrzenie na historię niewątpliwie wspiera tego rodzaju sugestie, bo jeśli przypomnimy sobie ten prosty fakt, że przez 1000 lat Polska przetrwała, zamieszkując między największą wspólnotą etniczną germańską i największą wspólnotą etniczną wschodniosłowiańską, obydwie bardzo uzdolnione, niewątpliwie, bardzo uzdolnione do wszystkiego. Z największą wspólnotą żydowską przez 1000 lat na swoim terenie. To oznacza, że Polacy niewątpliwie są zdolnym narodem, bardzo zdolnym narodem. No tak nas Bóg nie pokarał, ale właśnie pobłogosławił takimi sąsiadami, którzy zmuszają nas do polemizowałabym. I dlatego nasza historia jest taka ciekawa, powiedziałbym, taka mobilizująca. Tak nie pozwoli nam być może oddać się posthistorycznej drzemce, jak niektórzy chcieliby, byśmy się w niej pogrążyli. No i temu służą takie spotkania, temu służyć będą pewnie książki na temat historii, których jakiś swój drobny udział też naturalnie zamierzam. Prawdziwej historii, oczywiście, jak najbardziej. Jeszcze dwa słowa, pani profesor. Ja pracuję w tej chwili nad podręcznikiem do historii Polski. Tak bym powiedział, a tu protestujemy bez skutku, bo pani minister odmówiła nawet obecnie urzędującemu prezydentowi Rzeczpospolitej, który wypowiedział się w tej sprawie, a pani minister powiedziała, że może się wypowiadać.